No cześć, siemka, z tej strony Kubien Kuba. Dzisiaj też, jak widzicie na większym monitorze, zajmiemy się dzisiaj poznawaniem nowej funkcji Visual Studio, mianowicie List Box. Jest to takie okienko tutaj, które potrzebuje do pracy przyciska. Dodajemy je z toolboxu. Tutaj pokażę List Box. List Box, dodam go sobie tutaj, to mamy już List Box 2. Ustawmy go sobie tutaj obok. I teraz to widzicie, dodałem już trzy elementy A, B, C. Każdy z nich robi coś innego. Jest to jakby jeden przycisk. Zaznaczamy go, naklikamy buton 1 i dzieje się ta czynność po prostu. I teraz co zrobić, żeby dodać na przykład A, B, C albo jakieś inne wasze, na przykład Scape, WP i inne takie programy, na które na przykład dacie tam linki. Bo dzisiaj coś podobnego zrobimy. Będzie to taki trochę trudniejszy programik. Nie wiem, czy tego nie rozdzielę na dwie serie. Zobaczę, jak mi wyjdzie. I teraz tak, wchodzimy sobie w tego Listboxa 2 tutaj w Proportion i szukamy zakładki Items i tam właśnie będziemy to dodać. Jest Items, wchodzimy w te Itemsy i tu wpisujemy różne funkcje. Ja to wkleję, tak jak widzicie, mam tutaj różne strony internetowe popularne i zatwierdzę to sobie. Lista, mamy tutaj paseczek, a więc żeby tego paseczka nie było, powiększę po prostu sobie nasze całe okienko. Teraz dodamy sobie jakiegoś textboxa, który nazwie nam całą tą kolumnę. Coś mi się tutaj powaliło, dobra, jeszcze raz toolbox. Dobra, okej. Okay. To się teraz nie będzie nazywało text box, tylko trochę inaczej. Sam tekst to się będzie nazywało lab. Czy tam nie lab, tylko label, dobra. Dobra, dodamy to sobie tutaj u góry, label 1. Toolboxa nam na chwilę zabiorę. Teraz edytujmy sobie ten label 1. Tak jak wiecie, już jak czcionkę zmieniać, tak tutaj musimy zmienić jeszcze jego nazwę. Front to jest czcionka. I teraz tekst weźmy przydatne strony. I teraz jak zrobić, żeby było www w drugiej karcie, a mianowicie odpalić tutaj tą strzałeczkę i spacja www. I teraz musimy to sobie ręcznie dośrodkować. Ok, popularne strony, przydatne strony www. I teraz jak przepisać, teraz musimy do tego jeszcze przycisk dorobić. Ja to sobie już nie będę wam pokazywał tego toolboxa, wezmę po prostu przycisk. Dobra, jakoś tutaj go postawię na razie. Przycisk też może sobie edytujmy. Na przykład zmieńmy go na wykonaj. Wykonaj z może wykrzykników nie stawia. Dobra, wykonaj. I teraz jak to przypisać? Musimy teraz... Ja tutaj mam już formułkę wklejoną z tego mojego poprzedniego programu. Ja to może nie będę tego pokazywał, bo na przykład A to włączało chyba mój kanał, tak? A B pisało MSG Box, pisało subskrybuj Kuba Jan Kuba. I tutaj właśnie jest, widzicie, link mojej strony. I co musimy teraz zrobić? Naciskamy dwukrotnie na ten przycisk, odpala się nam jego tutaj skrypt i musimy sobie, ja sobie przekopiuję to, co mam na górze, wy musicie to przepisać, może dam wam w opisie to, czyli tutaj if list box 1, select item, gdy jest wybrany item A, musimy tutaj wpisać na przykład ten escape lub coś tam, then wtedy dzieje się coś i tu wpisujemy już nasz skrypt, czy na przykład MSB box tutaj było, MSG box i subskrybuj, czyli wyświetlało wiadomość, a tutaj będzie, żeby weszło na jakąś stronę. Ja to sobie skopiuję całe. I jeszcze jest ważne, żeby skopiować to end if, bo zrobi się nam bałagan i nie będzie nam działało. Skopiujemy to sobie. Tutaj wkleimy.
No i musimy przypisać, bo to już nie będzie. A akurat to jest przykładowo mój kanał, dlatego musimy przepisać stąd kanał Kuba1Kuba, tylko to A chyba Ły jest tutaj oddzielnie. Zaraz sprawdzimy, czy to jest dobrze. Call items. Kanał nie, dobrze, jest kanał Kuba1Kuba. Żeby nie zrobić żadnej literówki, przekopiuję to sobie stąd po prostu. Żebyście widzieli, że to wszystko będzie działać. I A zmieniam na kanał Kuba1Kuba. I to już w tym momencie powinno nam działać. Weźmy, zrenderujmy sobie nasz program. Chyba jednak to rozłożę na kilka części, bo już to za długo trwa. Ale po prostu nie będę pokazywał wszystkiego, tylko pokażę wam najprzydatniejsze rzeczy i pokażę efekt końcowy. Teraz musimy chwilę poczekać. Ja może pauzę włączę. Nasz program działa poprawnie, wyrenderował się nam tutaj, wygląda to tak. Te chwili te nie będą działały, jak wykona AJ nam ścięło, pewnie za mało przycisk zrobiliśmy. Ale to się jeszcze dopracuje, na razie będzie działała nam tylko opcja kanał Kuba1Kuba, naciśnijmy to, wykonaj. Sorry, źle zrobiłem, ponieważ pisałem tutaj listbox 1, a na Xbox 1 nawet nie ma kanał Kuba1Kuba, źle to skopiowałem, to jest, musimy pisać listbox 2, bo to się tak nazywa, to zamknę i edytuję ten nasz programik nieszczęsny, bo źle to zrobiliśmy. Tutaj po prostu musimy wpisać listbox 2, no i teraz już będzie wszystko nam działało. Wpisujemy listbox 2. Okej, i powinno nam już teraz wszystko działać. Wyrenderujmy program, start. Ok, teraz już musi to zadziałać. Inne nie działają nam. Tutaj B też nam to działa. Subskrybuj kanał i A też otworzy nasz kanał, ale my się zajmiemy tym, co sami zaprogramowaliśmy, czyli kanał Kuba1Kuba wykona. I teraz się nam włączy przeglądarka internetowa. No. Tak to nam tutaj ładnie działa. Trochę wolno internet chodzi, ale widzicie, link jest ten, no i się wczyta. To już nieważne, czy się wczyta, czy nie wczyta, będzie działać. Dobra, nie będę czekał, aż to się wczyta, a już się wczytało, więc zamknę to na razie to okienko. I teraz listbox, możemy sobie dodać jeszcze jakiś, albo po prostu skonfigurujmy ten. Nie jest to trudne, pokażę wam jeszcze jeden skrypt tutaj, jak dodać na przykład Scape'a, a resztę zrobię sami, pokażę wam po prostu po pauzie. A więc co musimy zrobić? Dodajmy sobie jeszcze jeden jeszcze jedną stronę internetową. Listbox 2. I tak samo jak tutaj mamy 2, po end if z powrotem jest select item i tutaj też musimy zmienić na Xbox, nasz listbox 2. Skopiuję to. I teraz po end if muszę to zrobić, żeby nam się nie chrzaniło, tak samo jak jest tutaj end if to i end if. Tak można oddalać to. End if i listbox zmieniam na 2, żebym nie zrobił tak samego głupiego błędu. Select item, no i co, bo tutaj można wybrać, powiedzmy, WP. W tym się nie pomylę, tylko to jest ważne, żeby z dużej litery. Jak jest WP z dużej, to to też ma być z dużej. WP i MSG box kasujemy. Wklejamy nasz skrypt, który mam tutaj zapisany gdzieś, u mnie w skryptach. To jest to. A to skopiuję. Wklejam. Nie bójcie się, jak widzicie, ja też tych skryptów nie pamiętam jeszcze na pamięć. I teraz zmieniamy link na WP. Dobra. Żeby nie było, wezmę ten link z przeglądarki. Dobra, już włączyłem WP, wczytuję się. Skopiuję ten link, tylko to musi być z HTTP chyba. Dobra. Wezmę, nie ma czegoś takiego, kopiuj link. Zaryzykuję i skopiuję to samo bez tego HTTP. Teraz Visual Studio. I wklejamy między widełki. A jest, HTTP samo się dodało. Dobra, sprawdźmy, czy działa. Upewnię się, czy wszystko dobrze zrobiłem. Jest end if listbox 2 WP. Ok, startujemy. Dobra, teraz weźmy sobie WP.
wykona. Poprawię to za chwilę. Włącza się nam WP, dla przykładu włącza jeszcze ten nasz kanał, który też już jest zaprogramowany i działa. Tu się odpala WP, tutaj nasz kanał, sorry, ale router posałem, nie muszę go przestartować i będzie śmigać. Dobra, no widzicie, adresy są, wkleiło nam, więc to działa, nie będę już pokazywał, jak się to będzie żmudnie wczytywać. On ta WP już jest i zamknę to po prostu, bo kanał też już jest. Pobawię się teraz sam i do Was wrócę w następnym odcinku, pokażę Wam gotowy program, a dzisiaj tylko taki wstęp, jak to będę robił wszystko. A może po prostu nie będę robił następnego odcinka, tylko do tego jeszcze dogram, zobaczę, jak to zrobię. Słuchajcie, ja aplikację skończyłem, zanim ja wam zademonstruję, to pokażę jeszcze taką ważną rzecz. Gdyby na przykład wam nachodził taki napis, label, na wasz obrazek, który dodajemy za pomocą Picture Box, to już sobie sami to zobaczycie, wam mówię, że to jest Picture Box. Jakby na przykład jakiś label wam nachodził na Picture Box albo na co innego, to jak to zrobić, żeby on był przezroczysty, albo gdybyście mieli jakieś tutaj tło i to właśnie była taka wycinka biała, to jak zmienić, żeby było po prostu ta apka 1, a mianowicie jest to bardzo proste. Musimy to zamknę na razie problem, wrócę do trybu edycji, chwileczkę, ok. I co musimy zrobić? Jak widzicie, tutaj nie nachodzi, a jednak na programie nachodzi to. To musimy sprawdzić, jaki to jest. To jest label 3, zapamiętujemy, że to jest label 3. Wchodzimy dwukrotnie, naciskamy na same to okienko from 1. I tu musimy wkleić takie coś. Już wam to wklejam, chwileczkę, z drugiego ekranu. Jest to taki skrypt, tylko że tutaj mamy label 1, back color, a musimy wziąć label 3, tak jak tam było. Może być, można to zmieniać nazwę na przykład na tekst 3 i wtedy też musimy się tych nazw pilnować. Teraz powinno już nam to działać. Zrobię ten program, wyrenderuję. Building started. Ok, zaraz nam się pokaże. Coś mi to nie zadziałało, dlatego zrobiłem pauzę. Teraz jeszcze raz dodam obrazek, bo on po prostu jest chyba już jakiś przycięty i dlatego ten tylko, no właśnie, ten będzie za duży. No dam sobie ten, powinien być dobry. To przesunę już. Muszę go po prostu zmusić, żeby on ten obrazek zestartował, bo to jest ten sam. Więc ja tutaj clear może wezmę, ok. O, teraz nie ma. Gram go jeszcze raz. Jedynka. Ok, teraz to przesunę. Apka. Tutaj ten skrypt usunąłem z tym. A tą przezroczystość, bo coś mi nie chciało działać. Z powrotem go wgram, wpiszę label 3. Nasz nieszczęsny. Przesunę label 3. To do końca. Label 3. Tutaj umieszczę i powinno nam już działać. Robimy aplikację, start. Dobra, teraz powinno działać, ale jak widzicie, jeszcze wchodzi na app, po prostu tu jest puste miejsce i on chce jak najbardziej zmniejszyć ten nasz program. Za chwilę go tutaj rozszerzymy jeszcze, żeby to, co już nie miało miejsca. Ja może to nawet przesunę. I teraz powinno nam działać już wszystko. Tak, nie myliłem się, teraz już nam wszystko działa. Żeby wam pokazać, że te programy wszystkie działają, teraz już zaprezentuję. Odpali się teraz strona internetowa z Escape'em. Już widzicie adres, przykładowo jeszcze odpalam tutaj Gimpa. Tamto już widzieliście, że działa. Aplikację może dam w opisie, a teraz jeszcze pewnie ją trochę udoskonalę, ikonkę może zmienię i zmienię, pewnie jeszcze tutaj jakieś tło dodam i może wam aplikację tam podlinkuję, także będę się z wami żegnał. To był taki dłuższy odcinek.